przede wszystkim w tych grach kontrolnych mogliśmy przyjrzeć się szerszej grupie zawodników. No już w pewnym elemencie możemy ich ocenić. Wiemy, z kim mamy do czynienia, gdzie są braki według nas, gdzie są te dobre strony. No i to było najistotniejsze, jeśli chodzi o te gry kontrolne. Graliśmy dzisiaj drugi sparring. Taka pogoda przez cały dzień panowała, że na pewno trzeba było się dobrze przygotować do tego meczu. Myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie. W pierwszej połowie mieliśmy fajne kilka stuprocentowych sytuacji. No nie wykorzystaliśmy ich, ale obroniliśmy wynik, więc w defensywie też było ok. Gra na 1-2 kontakty. Także szybki atak na pewno. Widać było, że w niektórych momentach to się fajnie układało. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Jest to początek, jest też paru chłopaków nowych, tak jak przykładowo ja, więc na pewno potrzebujemy tego. No, jesteśmy dopiero ze sobą 2 tygodnie i myślę, że jeszcze do ligi zostało kilka tygodni, więc będzie ok. Tak zawsze wraca się do lepszego klubu, do klubu macierzystego z szans. Myślą, że dostanie się szansę, że będzie się można tu rozwijać dalej, bo na pewno wpłynęłoby to korzystnie na moją osobę. Pierwszy trener też chyba uważa, że moja pozycja to lewa obrona i myślę, że do tego będziemy się przystosowywać. Głównie chodzi o taktykę, żeby zachować te odległości między stoperami czy różne takie założenia taktyczne. Każdy trening no, powoduje, że więcej wiesz o zawodniku, że no, możesz bardziej go określić i ocenić. Myślę, że to jest istota, jeśli chodzi o te gry kontrolne, bo one pokazują tak naprawdę, jakie są możliwości tych zawodników. Mamy pozytywne wyniki, więc to na pewno buduje nas jeszcze bardziej i czekamy na dalsze treningi i dalszy ciąg odwozu. Drugą ważną sprawą to jest to, że te mecze odbyły się bez urazów, bez poważnych urazów, jesteśmy tylko lekko pobijani. A no mecze były, jak widzieliście, w mocnym tempie. Żaden zespół nie odpuszczał, wszyscy grali na maksa.